This is one of the last times ever that border controls between Germany and Poland will be enforced. That's because at midnight on Friday, Poland, together with the eight other most recent EU members, will join Europe's borderless Schengen zone, which means complete freedom of movement between Słubice in Poland and Frankfurt in the German state of Brandenburg. Było to dla mnie bardzo ważne wydarzenie, kiedy wstąpiliśmy do strefy Schengen, ponieważ zmieniło to codzienność nie tylko moją, ale i wielu innych ludzi. Codziennie przekraczam granicę, aby brać udział w zajęciach na Uniwersytecie w Niemczech, bądź również spędzać wolny czas. Zanim zaczęłam studiować, uczęszczałam również do szkoły we Frankfurcie i musiałam codziennie na granicy pokazywać paszport, ponieważ wtedy nie byliśmy jeszcze w strefie Schengen. Kiedy wstąpiliśmy do strefy Schengen, było już kolejek na granicy, więc ja, jak i inni Polacy, nie spóźnialiśmy się do szkoły. Jednak czasem, kiedy się spóźnialiśmy, to nauczyciele się z nas śmiali i mówili, co, znowu była kolejka na granicy. Dzięki temu, że jest otwarta granica, mogę podróżować nie tylko do Niemiec, ale do całej Europy. Mam lepsze szanse zawodowe. Mogę się rozwijać, uczyć języków. Wcześniej to było wszystko niemożliwe. Most jest symbolem, który jednoczy dwa państwa, dwa narody, dwie kultury. Jak wiemy, historia Polski i Niemiec nie była zbyt kolorowa, jednak dzięki otwartej granicy staramy się i zaczynamy rozumieć się i współpracować, co uważam, że jest bardzo ważne i wyjątkowe. Słubice i Frankfurt-Oder to nie są dwa odrębne miasta, to jest jedno miasto.